Żywioł ze studia na trakcie na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Jakub Rutka, witam bardzo serdecznie. Kolejny piątek, minęła godzina 18. Czas na program na ławeczce. A dzisiaj moim gościem młoda, piękna, zdolna i utalentowana Yves Alter. Witam serdecznie. Która można powiedzieć, że z wielkim hukiem wchodzi w świat branży muzycznej. No, to się okaże, ale mam taką nadzieję, że tak będzie. Zaczęłaś od projektu Poland. Why not? Mhm. Z tego, co zdążyłem się zorientować, to był projekt, który miał na celu stworzenie polskiej gwiazdy, która zabuśnie na arenie międzynarodowej. Tak, tak, tak. Kiedy był początek tego projektu? E, wiesz, co my zaczęliśmy nagrywać już w 2011, tylko że to już była druga wersja, bo była też pierwsza, ale to było tam bardzo dawno, chyba 2009, jak się nie mylę. Wtedy też brała udział Edyta Górniak w tym projekcie, a ta wersja, w której ja brałam udział, to był właśnie 2011, premiera była 2012. Druga wersja y, projektu, to co było z pierwszą nie tak? Nie znaleźli tej gwiazdy, która będzie reprezentować, czy, czy co? Czemu była? Druga? E, wiesz co, druga chyba tam wzięło udział więcej młodych osób, tak? Bo w pierwszej, tak jak mówiłam, e, z tego co pamiętam, tam była też Edyta Górniak, e, jak się nie mylę, to Miek Szcześnia, ale Miekek Szczeniak też był w drugiej wersji. E, to słyszałam, że zrobiło jakąś furorę. Natomiast wtedy się tak tym nie interesowałam. Tak, więc no nie jestem. Nie powiem ci do końca, jak to wyglądało w tej pierwszej wersji. A kto był odpowiedzialny za cały projekt? I jak y wyglądały tam przygotowania, te eliminacje? Bo rozumiem, że tam były jakieś treningi z trenerami i coś tak, takiego. Tak, 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 tak. Wiesz co, przygotowywał nas Brian Allen, on, on był w ogóle, on jest pomysłodawcą tego projektu. Mieliśmy dużo lekcji, później się spotykaliśmy po prostu w studio. Współpracowaliśmy też z producentami z LA. No i tak, no i tak nagraliśmy dwie płyty, które nadal można kupić w Empiku tak naprawdę. Również yy, uczyłaś się yy, w szkole w Nowym Jorku. Tak. Co skłoniło Cię do wyjazdu tam? Yy, po pierwsze język. Chciałam się nauczyć języka. E, a po drugie, wtedy jeszcze, no oczywiście też Stany, no i ta cała otoczka Stanów, tak? E, wtedy mm, w Polsce jeszcze nikt nie uczył takiej metody vocal speech i bardzo chciałam się tego nauczyć. A to już było w Stanach, właśnie w Nowym Jorku Justin stąd tego uczył. No i tak naprawdę to był też taki duży bodziec, żeby tam pojechać, tak? A cóż to za Vocal speech, tak? Co, co tak, to za tak, metoda? Tak. Teraz, teraz już ona jest u nas. E, teraz te, chodzę do szkoły też, gdzie można się uczyć tej metody, to jest po prostu naturalne śpiewanie. Czyli nie ta, te stare metody, gdzie miało być to wszystko takie wykute na pamięć, tak? tylko tutaj chodzi o to, żeby się wyluzować i, że tak powiem, śpiewać z głębi serca. tak. A będąc tam, myślałaś o karierze w Stanach Zjednoczonych, że ktoś cię tam zauważy, wychwyci i uda się na tamtej arenie? Wiesz co, tak naprawdę będąc tam... Hmm, ja wróciłam tutaj, żeby skończyć szkołę i cały czas myślałam, że jeszcze i tak... E, Jaką szkołę? Gimnazjum? E, tak, podstawówkę. <grywa> no bo młodziutka, młodziutka. Nie, wiesz co, już studia, no. A, studia. Tak, 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 tak. E, ale będąc tam na przykład e, poznałam wielu fajnych producentów, e, którzy wtedy jeszcze, oni nie byli tak sławni, teraz na przykład e, Kilku z nich naprawdę się mega wybiło. No i też między innymi dla, tam poznałam Knickstar, czyli mojego producenta z Londynu, który też właśnie współpracuje z Craigiem. No właśnie, ja mam tu wypisane, bo pracujesz nad wydaniem swojego pierwszego albumu. Tak. I masz y, z, z wytwórnią phrase differently, o ile z tego, co tutaj mam tak. wypisane. No i jest Michael Stockwell. Oni mhm. są odpowiedzialni za albumy takich osób jak. Y, David Craig, tak, mm -hmm. Craig, Craig David. David, Rita Ori, Rita czy Miley Cyrus. Tak. Nawet znalazłem artykuł, gdzie było Ifs Alter, czy to będzie polska Miley Cyrus. No to dużo powiedziane, pewnie nie będę aż tak kontrowersyjna, aczkolwiek zobaczymy. Yy, natomiast tak, tak, właśnie tego Knickstar yy, producenta poznałam, jak byłam w Stanach. On był też... Yy, przy jakiejś tam imprezie, zgadaliśmy się i on mówi, dobra, wiesz co, no, e, podoba mi się twój głos, nagrajmy coś razem. No i tak to wiesz, wszystko wyszło, później się okazało. Ja jeszcze wtedy nie byłam świadoma, że to jest taka wytwórnia. Szczerze powiedziawszy, i dopiero, kiedy tam poleciałam, e, i tam normalnie w tym studiu właśnie chodzi, czyli ta Ora, i idziesz z nią na lunch, czy właśnie Craig David. E, I mówię, o oh, wow, nie no fajnie tutaj jest. Nie, nie zdawałam sobie sprawy, że jest taki poziom, tak? Dopiero tak naprawdę jadąc tam, zobaczyłam, że nie, no faktycznie. Faktycznie to jest, to jest duża wytwórnia, tak. A masz jakieś takie informacje, czy ktokolwiek miał okazję współpracować z polskich artystów, z tymi producentami? No bo wiemy, że też no, oprócz tych gwiazd czy Britney Spears na przykład nagrywała tam mm -hmm. w tej wytwórni. A czy z polskich osób komuś się udało tam? coś? Wiesz, co nie wiem. Nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem. Eee, śmiałam się z chłopakami, bo nie znali nikogo z Polski, tak więc chyba nie, tym bardziej, że wiesz, uczyłam ich polskich słówek. Eee, no zobaczymy Jakich słówek uczyłaś? No nie mogę powiedzieć, bo oczywiście wiesz, czego się nauczyli. Pierwszego słowa, którego każdy, każdy obcokrajowiec się uczy. Tak, to, że... bo to wiesz, tam to wygląda tak, że po prostu przyjeżdżasz i siedzisz 16 godzin w studio i nagrywasz. Ja piszę sama teksty, też zależy mi na tym, żeby melodia była taka, jak ja chcę, czy przynajmniej w takim klimacie. Tak więc ten cały proces musiałam mm, siedzieć z nimi, tak, przez te całe 16 godzin, to tak dzień w dzień, powiedzmy, wiem, przez dwa tygodnie codziennie i nie ma zmiłuj się, więc no już po 16 godzinach wiadomo, że jest głupawka i mówi się różne rzeczy, a oni oczywiście załapali tylko kilka takich, które nie powinni, tak, więc no... Tak. no Najłatwiejsze. No tak, mówić. tak, tak. Chrząszcza mieli się uczyć, coś innego, <grym> najłatwiej. W ogóle skąd pomysł, żeby iść w kierunku muzycznym? Ty, jak byłaś jeszcze małą dziewczynką w podstawówce... To już miałaś gdzieś w głowie, że ja będę piosenkarką, chcę być piosenkarką, czy nie. Czy było zupełnie co innego? Wiesz co, jak byłam małą dziewczynką, tak, chciałam, bo ym, wydawało mi się, że umiem wymyślać melodię. Ale jak byłam małą dziewczynką, moi rodzice bardzo chcieli, żebym y, była malarką i non stop musiałam chodzić na różne zajęcia. No wiadomo, jak to rodzice, tym bardziej, że zobaczyli, że okej, okay, wychodzić to, y, więc bądź malarką. Moja mama też ma talent do malowania. Ym, Chodziłam na zajęcia taneczne, teatralne, i później dopiero gdzieś, kiedy już miałam iść na studia na SP, poszłam na egzamin bardzo przygotowana steczką i tak dalej, stwierdziłam, że nie, to nie jest to. I po prostu się zawróciłam i powiedziałam: okej, okay, niech się pali, wali, nie wiem co powie cała rodzina, ale ja chcę śpiewać, no i koniec kropka, i muszą to zaakceptować. Nie było to łatwe na początku, ale na szczęście jakoś tam. Z biegiem czasu się do tego przekonali, że faktycznie może masz rację, tak? I jaki był pierwszy krok po tym podjęciu decyzji, że chcesz piewać? Tak, że stwierdziłam, że muszę gdzieś zacząć pracować i sama na siebie zarabiać, bo już na pewno mi rodzice nie pomogą. Yy, przyjechałam do Warszawy, wtedy miałam, czekaj, to było po liceum, 18 lat, tak. Wyprowadziłam się do Warszawy, zamieszkałam tutaj sama, zaczęłam pracować. Później sobie otworzyłam jakiś sklep na Mazurach z ubraniami, wiesz, musiałam jakoś zarabiać. Yy, no, a później, właśnie pojawił się ten polent, why Not? I to było, było tak y, trochę przypadkowo, ale w sumie to było od razu prawie, jak przyjechałam do Warszawy. I y, kiedy udało mi się przejść tę eliminację, stwierdziłam, że wow, faktycznie, mam mamo zobacz, może jednak, tak? Na ławeczce, czyli Jakuplutka na żywioł. Ty wywodzisz się z mrągowa, bo już że sklep tak, y, tak, na tak. Mazurach. Y, co ciebie ukierunkowało na ten gatunek muzyczny, który wykonujesz? No, bo mrągowo to słynie. Z Spitniku Country. Tak. Nie myślałeś, żeby na przykład taką no nie, nie, polską nie, nie, nie. Dolly Parton zostać. No nie. <laughs> nie? Nie, 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 ja wiesz co, od dziecka jestem zakochana w Madonnie. I to jest po prostu moja idolka i chyba dlatego, wiesz, ten kierunek muzyczny plus e, pop jest taki elastyczny. Możesz jednego dnia zrobić coś bardziej klubowego, drugiego e, balladę, trzeciego w ogóle iść troszeczkę w stronę hip-hopu, bo tam na przykład zaśpiewasz refren, tak? I to jest fajne w popie, a w momencie kiedy się jesteś na przykład no nie wiem, tylko e, muzykiem hip-hopowym czy R&B, to wtedy już nie, nie masz takiego dużego pola do popisu, tak? A chciałem zapytać jeszcze odnośnie aktualnej płyty, która... Mm. prace, rozumiem, cały czas nad nią trwają. Tak, Jaki tak, jest tak, etap tak. na chwilę obecną? Wiesz co, na chwilę obecną to ja już mam 30 piosenek, tylko... I to one wszystkie będą na jednej płycie? Yy, nie, oczywiście, że nie. No, teraz jest pytanie, trzeba się zdecydować, wybrać je, yy, które się nadają i tak dalej. Ja bardzo chciałam, żeby to była płyta taneczna. Umówmy się, nie jest łatwo zrobić polską płytę taneczną, a jednak jesteśmy w Polsce, więc warto, że oczywiście można robić piosenki angielskie, ale um, no chciałam, żeby ta pierwsza moja płyta jednak była po polsku, tak? bo jestem Polką tak więc chciałam, żeby była po polsku. Cały czas jeszcze zastanawiam się, które piosenki, czy na pewno te, bo to jest trudne. tak? To ma być pierwsza płyta, to jest jak twoje pierwsze dziecko, więc wiesz, zastanawiasz się, czy to na, czy to na pewno jest to. I wszystkie piosenki, teksty napisałaś sama. Tak, 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 tak. Znaczy, y, grawitację napisał mi Marek Osiekiewicz y, i teraz pracuję jeszcze nad y, kilkoma piosenkami, też z bardzo dobrym tekściarzem, ale jeszcze nie mogę zdradzić, kto to jest. Tajemnica. A jak wyemitujemy odcinek w czerwcu, już się dawno wyda, kto to jest. No to już to... wtedy, no, no to w takim razie musisz go wy, wyemitować w marcu. Nie, wyemitujemy jak najszybciej. Co tak daje się. YouTube? Bo y, zaczynasz też poruszać się właśnie w świecie tym YouTube'a. Mhm. Co, jakie korzyści płyną z tego, że publikujemy tam klipy, piosenki swoje? Czy zauważasz jakieś korzyści? Czy... tak, 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 wiesz co? Ludzie przede wszystkim cię poznają. Teraz jest taka era naprawdę internetu i młodzi e, siedzą cały czas w telefonach, w tabletach i siedzą na tym YouTube sprawdzają, tak? Dlaczego no, się wystarczy na naszą ekipę spojrzeć? Musisz no, wyłączyć. No jak żyć? Wyłączcie. E, e, więc e, tak, to jest. W ogóle mówi się, że internet nawet y, ma ogromną przyszłość, tak i to się będzie cały czas rozwijało. Ym, plus to jest to, coś, gdzie możesz, że tak powiem, sam wrzucić sobie film, tak? I później albo to ktoś zobaczy, albo nie. Natomiast y, no wiadomo, oprawa i tak dalej i tak dalej jest wiele rzeczy, które wpływają na to, żeby ludzie chcieli jednak to oglądać. Twój klip Chwyć powietrze obejrzało ponad 750 tysięcy osób. Tak. Zadowolona jesteś z tego wyniku? No jak będzie milion, to będę się cieszyć. Nie, oczywiście, że jestem zadowolona. Jest mi bardzo miło, tym bardziej, że długo pracowaliśmy nad tym teledyskiem. E, wzięli tam również udział wszyscy moi przyjaciele, zatrudniałem ich. Mówię, dobra, chodźcie, muszę tu wystąpić. Tak więc no fajnie, fajnie, że taki wynik. Tym bardziej, że to jeszcze nie leci ani w radiu, ani w telewizji, więc no, tym też się cieszę, tak? Że jest taki wynik bez tak jakby promocji, jak na razie. Jest jakaś osoba, czy to z polskiego show biznesu, czy zagranicznego, z którą... Chciałabyś wystąpić? Oczywiście. A kto to jest? E, no, z zagranicznego moje marzenie, ale mówi się, że trzeba marzyć wysoko, więc moje marzenie to oczywiście Madonna, ale zobaczymy. E, tak bardziej przystępne to e, grupa Major Lazer, czyli Diplo i e, DJ Snake. Bardzo bym chciała z nimi e, w ogóle nagrać coś. No i zobaczymy, może ten kraj się w końcu zdecyduje. No. Powinien się zgodzić, no już wiesz, ile można e, ile można się znać. I, no zobaczymy, zobaczymy. Jestem, mam dużo różnych pomysłów, e, tak więc e, mam nadzieję, że, że w przyszłości da radę je zrealizować. A teraz jakie aktualnie plany na najbliższą przyszłość? Na najbliższą... Bo ty też grasz koncerty. Tak, w właśnie, dokładnie. Na najbliższą przyszłość to zaraz zaczyna się lato, tak? Tak więc zaczynamy koncerty. Mm. No, i cały czas właśnie nagrywam. Pracuję nad dwoma bardzo fajnymi piosenkami, gdzie tekst jest troszeczkę kontrowersyjny. Yy, tak więc myślę, że no naprawdę jest. Yy, myślę, że gdzieś marzec, kwiecień, końcówka marca powinny się już pojawić. Yy, tak więc yy, dużo pracy, ale, ale bardzo fajnie i pozytywnie. Kontrowersyjny tekst to był zamysł specjalny? Bo dzisiaj tak krą krąży taka teoria, mm -hmm. że bez kontrowersji to dzisiaj mało, co można ogólnie... Nie wiesz, co takie. Yy tekst jest szczery i prawdziwy i to jest chyba najgorsze to jest w tym wszystkim. Dokładnie. Znaczy najgorsze może najlepsze zobaczymy. Yy, ale jest bardzo fajny i myślę, że wiele z nas mogłoby się pod tym podpisać, tylko myślę, że nie każdy jest na tyle odważny, żeby powiedzieć yy, wprost yy, to jak pewne rzeczy wyglądają. No niestety nie mogę ci nic zdradzić jeszcze, bardzo bym chciała, ale nic nie mogę. Czut. tak no. ciut Ciu, e, będzie, będzie fajnie i klubowo. Na pewno to będzie po polsku, ale będzie klubowo i tanecznie. Myślisz, że mogłabyś być typem skandalistki? <laughs> Jest to trudne pytanie. Czy mogłabym? E... Może to czas pokaże po prostu. Czas pokaże. <grych> jak się tutaj spotkamy za rok, to wtedy zadaj mi jeszcze raz to samo pytanie. O ile będziesz chciała przyjść, bo może już wtedy powiesz, nie, ja tam po takich programach to nie chodzę. <grych> Oj, nie, nie. Za rok to już Twój program będzie wiesz, będzie jak drugi Kuba Wojewódzki, tak będzie. O, mamy nadzieję, mamy nadzieję. Na ławeczce, czyli Jakub na żywioł. Jest taka u nas tradycja od niedawna dosyć wprowadzona że prosimy wszystkich zaproszonych gości, aby rozbawili naszych widzów oglądających i opowiedzieli jakiś ciekawy dowcip. A żeby było jeszcze bardziej kontrowersyjnie i mhm. skandalicznie, zazwyczaj prosimy gości, aby opowiedzieli nam jakiś taki żart dla dorosłych. Znasz taki? Żart, żart? Nie, nie znam. To nie ma żartu. Nie ma żartu. <laughs> nie, no może no, coś, coś tam znajdę. Znaś, no na pewno zna. Słuchaj. Znam jeden, ale wiesz, to dać da ten znaczek, że to od 18 lat można oglądać? Nas nikt nie ogląda od 18 lat. Ja <grym> oglądają tak do 18. Nie, damy, oczywiście treść będzie jak najbardziej. Dobra. E, przychodzi kowboj do pubu. I tak się rozgląda, rozgląda i patrzy, siedzi taka fajna blondynka, przy barze, No i podchodzi, cześć, a ty kim jesteś? Jestem lesbijką. Lesbijką? A co to znaczy? Och, no wiesz. Wstaję rano, jem śniadanie i myślę o tym, żebym chciała mieć seks z kobietą. Później idę na obiad i znowu myślę o tym, żebym chciała mieć seks z kobietą. Później kładę się spać i znowu myślę o tym, że chcę mieć seks z kobietą. Ty, a ty kim jesteś? Wiesz co, jak tu przyszedłem, myślałem, że jestem kowbojem, ale teraz wiem, że jestem lesbijką. <laughs> To, to ja też jestem przekonany, że ja też na pewno jestem lesbijką. <noise> Więc cię lepiej dobrze zostaną, <noise> bo to wiesz, może jeszcze dzisiaj coś odkryjesz. Nie, ja myślę, że już jestem przekonany na bank, że będę lesbijką i jestem. <noise> ok. Na zakończenie mamy taki upominek yy, dla ciebie. Do, rozdajemy naszym gościom, żeby ci się miło wspominało naszą rozmowę, i mam nadzieję, że kiedyś, jak będziesz okay. jeszcze w studiu y, produkować swoje kolejne piosenki, to mam nadzieję, że ten kubeczek może ci będzie towarzyszył. Czy o, też przy super. porannej kawce, czy czymkolwiek. Y, na ławersce, czyli prutka na żywioł. Dziękuję Taki bardzo. Bardzo ładny. Postawię od nas. sobie w domu. Dzięki. I cóż, dziękujemy bardzo za wizytę u nas w studiu. Ja Życzymy wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że naprawdę za rok, jak się spotkamy, to już będziemy. Ty będziesz w TVN albo w Polsacie, a wtedy odpowiem ci na pytanie, czy jestem. Z jestem Jetem. Dokładnie, z Do Z ochroną czerwony dywan będziemy sobie. <laughs> No dzisiaj jesteśmy tak trochę na czerwono, więc wiesz, że no będzie. No pozorało. właśnie. I umówimy, że wraca. tak samo ubierzemy wtedy. Dobra, dobra. Dziękuję bardzo. My widzimy się w kolejny piątek. Zapraszamy, abyście odwiedzali kanał na ławeczce, nasz profil na Facebooku. Również zapraszamy do odwiedzania profilu Ifs Alter i kanału na, Dokładnie. na YouTubie, bo tam można hmm. znaleźć klipy. Między innymi, między innymi, Chwyć Powietrze, który ma już ponad 750 wyświetleń. Mamy 750 tysięcy. <laughs> Przepraszam, już ja te tysiące Ja biorę wszystko, że A. tak jak nasze filmy, wiesz, mam po kilkaset. Już nie Rucyjewość taki skromny. <noise> Zapraszamy, widzimy się w kolejny piątek. Moimi państwa gościem była Ives Alter. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.